Także proszę Państwa, Angela Merkel już powoli zapowiada upadek Unii Europejskiej i mówi, że jeszcze utrzymywała się Unia dzięki kompromisom. Tak więc, jeżeli my nie będziemy szli na kompromisy, to musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za upadek tej strefy. Takie kompromisy, że tu mamy cerkiew, która też była rozsadzona, proszę Państwa, w czasie komunizmu. Też była rozsadzona na Placu Saskim. O, piękna cerkiew, a dzwonnica to miała, proszę Państwa, 70 metrów wysokości. No i co? Tu katolicka Polska, a Warszawa nie jest gościnna dla prawosławnych, dlatego też Rosja nie chciała papieża wpuścić na tereny swojego kraju, na wschód. Papież Jan Paweł II nigdy się nie doczekał, że go tam wpuścili. Radio Tok FM Euro Concita Extra. No ten obraz dzielony na cztery. No to właśnie jest ta cerkiew aleksandrowska na Placu Saskim. Galeria Opera. Zapraszamy. A tu już mamy, proszę Państwa, galeria Autograf. Wernisaż włoski. Bardzo udany wernisaż, gdzie Włosi, którzy oczywiście od papieża przyjechali, z kraju od papieża, bardzo się postawili i w najstarszym budynku na Pradze Południe, przy samej Mińskiej, zorganizowali tę wystawę, którą Państwo też teraz oglądacie. Wspaniała wystawa, proszę Państwa. Prokuratura apelacyjna skierowała do sądu w Poznaniu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Dokument dotyczy biznesmena i byłego senatora Aleksandra Gawronika, który miał podżegać do zabójstwa poznańskiego dziennikarza. Bardzo Stędziowka. Oskarżenie byłego senatora było możliwe m.in. dzięki zeznaniom dwóch nowych świadków, którzy widzieli i słyszeli, jak oskarżony Autograf. mówi, że trzeba zlikwidować dziennikarza. Jak mówi prowadzący śledztwo Piotr Kozmaty, prokuratura ustaliła, do kogo kierował te słowa. Większość z tych osób Boją się prawdy, bo to wiecie Państwo. Pani profesor, jak usłyszy coś o sobie złego, albo Zofia Maciąg, która krzyża broni, a Janek Witek mówi, ta twoja Zofia Maciąg będzie odstrzelona. Tu jeszcze jest galeria Autograf.